chciałam, proszę Państwa, korzystając z okazji, że jesteśmy razem, teraz na pewno się już Pan po tej kawie rozpierzchną. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przede wszystkim dziękuję Marcinowi, bo to jest ostatnia konferencja całego cyklu konferencyjnego, która się zrodziła, cykl się zrodził w głowie Marcina. Marcin zorganizował wszystko łącznie z Wrocławiem. Więc wielkie, wielkie brawa. Zaprosić na przyszły rok, w związku z tym, że w tym roku była taka wielka obfitość i intensywność konferencji. Były 4 razy od tej magistry, był Kraków po raz pierwszy, była Warszawa po raz czwarty, to już stwierdziliśmy, że aż takiej dużej intensywności może już tej naszym upadku dydaktyki łacińskiej, może to jest niedopasowane trochę, chociaż przyjeżdżamy i się świetnie bawimy. Więc pomyśleliśmy o tym, żeby zrobić 2 takie konferencje w przyszłym roku. Już chyba marka jest wyrobiona i jakoś się to sprawdziło, więc myślę, że jak będą 2, to będą się cieszyć większym powodzeniem. I to właśnie, jakoś w maju, tak? Tak myśleliśmy i w grudniu za rok, tak? W maju byłoby we Wrocławiu, w grudniu tutaj znowu, tak, w maju grill, więc zapraszamy, jeżeli ktoś jeszcze nie był na tym sławnym grillu, to zapraszamy, mamy grill mastera, który się tym na pewno chętnie zajmie. I bardzo serdecznie zapraszam Państwa również, to oczywiście te informacje już krążą i jeszcze będą krążyć, ale w przyszłym roku, bo mówimy o tych konferencjach dydaktycznych, tak, więc rozumiem, że będzie, tak się spodziewamy, że to tak super wypaliło, że pewnie będzie Kraków ponownie, czy nie? No, nie mogę obiecać. Nie, a dobrze, to przepraszam, to zupełnie nie, jakieś insynuacje nieoficjalne. Ale będziemy myśleć. To my będziemy nalegać w takim razie. Na pewno, jak sądzę, już po raz 5 będzie Warszawa, bo to już się tak toczy swoim rytmem. Natomiast bardzo ważnym, myślę, wydarzeniem będzie zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego, który będzie w Szczecinie w przyszłym roku we wrześniu. Jest już znana data 12-14 września. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam na ten zjazd, ponieważ jak Państwo wiedzą, na tych zjazdach polskich, one są zwykle połączone, znaczy są zawsze połączone z konferencją naukową. I jest sobie jakaś tam konferencja naukowa na jakiś temat naukowy i w ramach tej konferencji jest jedna sesja, która jest sesją dydaktyczną. I tak właśnie sobie my możemy, nauczyciele, prawda, opowiadać o naszej pracy, o naszych metodach. Natomiast, tak, jest taki... właśnie o to chodzi, ten zjazd tegoroczny jest szczególny, absolutnie szczególny i zrobiły to celowo organizatorki tego zjazdu, nasze koleżanki ze Szczecina, że w związku z tym, że ta łacina się gdzieś tam ważą jej losy w Polsce w tych latach, no to postanowiły cały zjazd poświęcić nauczaniu łaciny. I to nie znaczy, że to będzie cała konferencja dydaktyczna, ale temat konferencji naukowej to jest szkoła w antyku, antyk w szkole. Więc można na różne sposoby na to spojrzeć, z różnych perspektyw o tych tematach mówić. Oprócz tego w ramach tej naukowej konferencji poświęconej naukowej dydaktyce będzie też jedna sesja taka praktyczna, dydaktyczna. Więc zapraszam Państwa, czy to do zgłaszania tekstów, tematów, propozycji naukowych, nauczania w starożytności, czy tego jak starożytność, czy klasyczna kultura była realizowana w późniejszych czasach w szkole. I zapraszam też Państwa do zgłaszania referatów na sesję dydaktyczną. Jesteśmy bardzo tutaj tacy, mamy taką swobodę, bo oczywiście można to czasowo, w zależności od tego, ile tych referatów będzie zgłoszonych, to będzie można to poukładać na różne sposoby, więc nie ma już tam ograniczenia, że tylko 5 referatów w sesji dydaktycznej. Więc serdecznie Państwa zapraszam. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za przybycie dzisiaj i za przybycie na wszystkie wcześniejsze też nasze konferencje. I do zobaczenia już w roku. Oczywiście życzenia jeszcze będziemy składać, ale dobrych świąt i pięknego nocy. Dziękuję.